Hej, siemanko, witajcie w CIF 5. Trwa wojna z Japonią, oczywiście, niemniej szybko skończyć się musi. Odkryłem tutaj w przerwie bardzo niepokojące rzeczy. Powiem wam, że ojejku, ale tutaj może się dziać. Mogą się dziać dobre rzeczy, ale mogą się dziać też bardzo złe. Ja za chwilę te tajemnice wyjaśnię, powiem, o co chodzi, ale no generalnie aż się przestraszyłem. Już normalnie tutaj zacząłem w głowie plan układać, jak tej gry nie przegrać. No bo właśnie do czegoś takiego doszło, także tutaj cholera, no ciągle, no broni się, działa, podsyła. Chcę przejąć Osakę i Sukhothai. Nawet sobie może daruję te dwa miasta tutaj. Znaczy ja chciałem je zniszczyć, albo ewentualnie odbić ten Vientiane. Ale to za momencik, złota era dobiegła końca, 95, no dobra, to okej. Jest okej, ale inne rzeczy okej nie są. Zaraz wam pokażę dlaczego. Dobra, to pokażę teraz. I teraz tak, bo chciałem sobie zobaczyć, czy przypadkiem nie buduję porcelanowej wieży Grek u siebie. No i patrzcie na to. Lotnisko on buduje. W demografii ja mniej więcej, no tak można powiedzieć, że 8% to jest 8 technologii, tak pi razy drzwi. No i lotnisko jest tutaj. On ma już radar, jakby on we mnie wpadł w takiej sytuacji, takimi tutaj bombowcami. No to przecież by nie było ze mnie co zbierać, także trzeba tę wojnę z Japonią szybko skończyć, żeby mieć spokój tutaj na północy oczywiście. Pewnie Grek dalej się trochę morduje z tym Hunem, to widać. I na całe szczęście dla mnie, ja się morduję z Odą, ale to właśnie Odę trzeba szybko pokonać i już szykować się do bezpośredniego starcia z tym wariatem Grekiem. Starcia, które może się dla mnie bardzo źle skończyć, chyba że zdążę mieć już jakieś jednostki właśnie przeciwlotnicze. To jest kluczowe. Także dobra, spokojnie, no mówię wam, aż mi serducho mocniej zaczęło bić. Ale damy radę. Dobra, droga tutaj jest, te pola się będzie naprawiało. Tu się robotnika ewentualnie drugiego podeślę. Ale tutaj te drogi trzeba skończyć, później będzie trzeba zrobić jakieś kolejne chyba. Tego to ja mogę tu wsadzić, żeby on już tutaj został i się wyleczył. I teraz tak, zaatakujmy oczywiście Osakę, chyba teraz przejmiemy. Tylko momencik, żebym ja miał czym przejąć Osakę. No właśnie, muszę się ruszyć jakąś jednostką. Bo konikiem bym w takiej sytuacji chciał strzelić. Czyli albo tu się. Nie, to też sensu nie ma tu się tak przestawiać. Dobra, strzelmy najpierw tymi tutaj działami, nie inaczej. Czy to się może udać już teraz? Cholera, chyba nie. Nie uda się. A to słabiutko w takiej sytuacji. No nie, nie ma bata. Kurde, szkoda. Ojejku, broni się zaciekle i przeszkadza przez to. I przeszkadza przez to strasznie. Tutaj was, chłopaki, to bym właśnie tutaj potrzebował. Tych też Inoros, to i tego bym potrzebował tutaj. Kurde tam. To ja tego mogę nawet tutaj zostawić. A tu mam drugiego. Oj, to mógłbym zamienić go nawet z tym. Mógłbym tą artylerią w takiej sytuacji nie strzelać. To tylko punkty ruchu zmarnowałem. A tutaj nie mam zasięgu. Ojejko. Przez rzeczkę się nie ruszę. Dobra, to tym trzeba spierniczać w takim układzie. Splądrujmy, żeby przeżył ewentualny ostrzał. Albo nawet... Kurde, no nie wiem jak to zrobić teraz. A dobra, to tego ruszmy tutaj.
tego tutaj najwyżej zginie, chociaż nie powinien, on ma szansę to przeżyć. To ustawmy tutaj. Tę jednostkę, a damy tutaj, żeby te działa tutaj ostrzelać. Tego na pewno potrzebuje po drugiej stronie. Ale to i tak nie będę miał czym zaatakować, chyba że tymi konikami. No zobaczymy jeszcze. No w kolejnej turze Osakę już zdobędę. Szybko przerzucę wojska do Sukhothai. I źle być nie powinno. Ale cholera, jest niebezpiecznie. Ale jest niebezpiecznie, bez jaj. Tutaj... No, tych kamieni ja tutaj nie potrzebuję w ogóle. Tutaj, dobra, weźmiemy póki on tu siedzi. Nie chcę mieć, wiecie, tych punktów handlowych, bo będą te marionetki z nich korzystały i przez to ja właśnie będę wolno te miasta miał możliwość rozwijać. Także nie chcę takich rzeczy. No dobra, to ty tutaj. Nad rzeczkę. Oj, masakra, ale jaja, ale poleciał ten Grek tutaj strasznie, ale to ja mu też ułatwiłem zadanie z tymi państwami miastami, bo on każde jedno praktycznie wykupił. No to są durne bonusy kompa do tego złota, mnie to najbardziej nie pasuje właśnie, to złoto. Przeżyj stary, powinien. No, przeżył, kurde, że jeszcze strzelec. I przez to właśnie wykupuje, mamy cenat, więc on tam naukę ma jeszcze 20 czy tam 25% od każdego jednego, które to miasto produkuje jakąkolwiek naukę. Dobrze, że ropę mam. Także masakra jest pod tym względem, jest masakra. No i ta gra to jest wyzwanie. Jakoś jest tym jednym miastem, takim jednym prawdziwym, bo te inne to takie tam podróby albo podroby nawet miast bym powiedział. Ale damy radę. Dobra, tutaj szybko rób co robić miałeś. I teraz tak. Dobrze by było to miasto zdobyć i pozabijać tutaj te jednostki. Mamy zasięg, jest te setka. Uderzmy, bo Florencja to jest... Nie jest w sojuszu, kurde, przeżyło gówno. Nie jest w sojuszu z Japonią, także mnie nie zaatakuje. Tu sobie zdzielimy. Chociaż nie powinienem tak wypływać, bo znowu stracę te jednostki i będzie ząg. Tym za chwilę chyba będę wracał. Tym jeszcze mogę. Nie mogę, bo tutaj... Ale zaraz, to jest rzeka? Tak, rzeka. Kurde, to nie zaatakuje. Ale się broni dzielnie. Dzielnie się chłop broni. Walimy tutaj, mamy taki ładny podwójny atak, to oczywiście wykorzystamy. Spróbujemy też tego strzelca zabić. I zaczniemy od zaatakowania tym, 33. Tym, dobra, zaraz, najpierw tym najbliżej. Bo to ma zasięg to i to, dobra, najpierw tutaj uderzmy. I teraz tymi, bo jak przejmę... Tylko kurczę! Przecież nie mam jednostki, którą będę mógł przejąć. Oj, teraz to... Przecież tu jest ta rzeka. Szlak by to. To w kolejnej turze chyba. Kurde, pokończyły mi się jednostki do walki w zwarciu. Mam tylko dwóch tych strzelców i dwie jednostki kawalerii. Cholera, no. Za bardzo tam poleciałem do przodu jak ta pała. Ojejku. Tym też się muszę wycofać bankowo teraz już. Podleczyć. Tym... Przejść przez rzeczkę, to ja tym też nie zaatakuję, ten też jest za rzeczką. Będę się teraz tak mordował. Ojejku.
Aj, źle się ustawiłem. No to oczywiście tutaj mój błąd jak najbardziej. Mój błąd, moje nierozgarnięcie trzy pola. Zły szyk zbudowałem. Nie zauważyłem tej rzeki tak na dobrą sprawę po prostu. No tutaj na granicy akurat jest, chociaż powinienem pamiętać o tym i planować przyszłość. Także dałem ciała. Tutaj, o kurde, jeszcze będzie mi tu przeszkadzał. Ja tylko tutaj zwiedzam, stary. Daj przepłynąć. Dobra, mamy tę drogę. Tutaj za chwilę będzie kolejna, czyli te miasta już połączę jakimś tam takim dziwnym systemem dróg, ale wystarczającym do tego, co ja tutaj mam zrobić. Tu mamy ropę, to dobrze, przyda się. No to już tutaj idź napraw. I teraz tak, zwerbowany szpieg, dobrze. Dobrze, zobaczmy. Greka chcemy okradać i to jeszcze bardziej. Ateny, mały potencjał. Kurde, ja po to potencjale chciałbym jakoś to sensownie ogarnąć. Ale w takiej sytuacji to ja myślę, że do Dżakarty chyba wyślemy, albo do Sparty, albo Argos. Argos będzie najlepiej jeszcze widać, to się najbardziej opłaci. Będę jeszcze widział, co tam się dzieje, także jak najbardziej to jest ok. Tutaj tą Filomenkę, ruch do Argos. Ojejku, to było na początku. Oj, no gdzie to Argos, no? Tutaj. Zobaczymy, ile to zajmie. Tu troszeczkę wyżej może ustawię. Chociaż nie sądzę, żeby on tak naokoło się przekradał, wiecie, pod tyrem. Ale niech będzie. Oj, tutaj jest, to też okej. A to mogłem cofnąć tego... A dobra, to tego tutaj weźmiemy. To mamy tu i mamy na morzu. Mało tej ropy. Mało tej ropy. Mało tej ropy. Tu jest jeszcze, ale kiedy? Tu 7. No kurde, jakieś takie bogate złoża to daleko ode mnie. Tak jak z tym żelazem. Ojejku, a Lampang? Tu jest jeszcze 3, to oczywiście okej. Okay. Lampang nie ma. Szkoda. Tu jest jeszcze 7. O, to fajne. To będzie chyba Sukhothai pole. Tak obstawiam. Ja go kupić nie będę mógł, także kolejne utrudnienia. W Tokio też nie ma. Kurde, no mało. A ile ty masz ropy w ogóle? Handel. Złota, no to niedorzecznie dużo. No ropy jakby nie widać. Ale byłyby jaja. Jak on by nie miał ropy. Ale byłoby pięknie. Tylko, że on ropę to sobie przehandluje pewnie, albo zdobędzie. Bo jakieś tam państwa, miasta to pewnie mają. To raczej w takie cuda nie wierzę. Ale ja tutaj nie widzę tej ropy. To dobrze. To dobrze. Dobra. Później to ogarniemy jeszcze. Idziemy w takiej sytuacji, tak jak mówiłem, w ten lot, żeby już jakieś myśliwce zrobić. Tą ropę tutaj szybko zgarniemy. Tą prorę też chcę zdobyć. To mnie tak nie obchodzi, bo tego nie mamy, ale to trzeba szybko zrobić. Kiedy ja będę miał inżyniera? O, za jedną turkę, a to za dwie. No, to by było dobre. To momento. Wieża za jeden. No mam nadzieję, że ona się zrobi. To będzie też wielki... Kupiec, oczy. O ja tam kupiec, naukowiec. No. Może będzie jeszcze dobrze. Może będzie jeszcze dobrze. Kurde, ale teraz mam zagwozdki i emocje, kurczę. Spodziewałem się dziwnej gry i spodziewałem się trudnej gry, ale ta gra jest. No, przyszedł mi tutaj tak z drugiej strony na plecki. No i to ja nim uciekam. Tutaj już to pole sobie obrobię. Spali tą cytadelę. No ale to mam to gdzieś. Mam to gdzieś. Tym zajmę. Szybko się podleczę. Chociaż mógłbym tego tutaj wysłać. I tak zróbmy. To i cofnijmy tego generała. Żeby być w zasięgu. I zaatakujmy.
36. On tu wyrywa bardzo dużo teraz od tej, więc on może sam zginąć w przyszłej turze. Nie no, raczej tyle nie dostanie, bo to Cytadela jest teraz moja, także on będzie dostawał obrażenia na niej stojąc. Po jaką cholerę? Ale okej, i tak zaraz będziemy walczyć. No zobaczmy, obserwujmy pasek zdrowia tego strzelca. Tak, się podleczył, bo zdążył splądrować. Tak, już się wyświetla. A gdyby nie splądrował, to by może i zginął. No zobaczymy, czy tutaj mnie zdzieli tym, czy nie. Zabije? Nie. Okej, to podpłynął to dobrze, bo ja go po prostu zabiję. Ojejku, kolejna jednostka. Ale się broni dzielnie. Broń jest. No z tych umów to ja... Chociaż może ja umowy jakieś będę podpisywał. W takiej sytuacji, skoro jestem tak daleko z tyłu. No, tak. Ale to z Syjamem nie bardzo. Z kim, jak mnie nikt nie lubi, cholera jasna. Ten mnie ściga tutaj. Aj, stracę tę jednostkę, ale ile zdążę odkryć, tyle odkryję po prostu. No to nie zabiję tego. Cholera tam, tu wyrwałem troszeczkę. Dobra, zacznijmy od tego. Może zabiję? Nie, no tego to nie zabijemy. Dobra, momencik. Ty się wróć do miasta i ostrzelajmy tą, bo ją zabijemy na pewno. Tutaj nie będę ryzykował, chociaż teoretycznie powinienem zabić. I wypalamy. Urodził się inżynier? Nie, bo teraz jak mi się urodził ten typ, to się zwiększyły, tak, 5. Każdy kolejny zwiększa... Każdy wielki człowiek zwiększa... Próg punktowy oczywiście, zdobycia kolejnego wielkiego człowieka. Nieważne jakich wielkich ludzi bierzemy, po prostu to się wszystko liczy do jednego worka, do jednej puli. Także urodził się wielki naukowiec, no to kolejny wielki inżynier. Mimo, że miał być za jedną turę i za dwie, tak by zresztą też nie było, ale... To się przedłuży. Jak się urodzi ten inżynier, to ten, który miał być po nim zaraz, będzie troszeczkę dalej. I teraz dobra, tak. Jak my to chcemy zrobić? Wypalajmy ten lot. Ta balistyka też będzie konieczna, żeby się bronić. Bo trójpłatami nie dam rady, bo nie mam tyle ropy. Także tak, dobra, wypalajmy. Tylko, ojejku, to nawet nie cała technologia, ale to słabiutko. Słabiutko, cieniutko. Oj. To podwójny atak, to strzelmy. A to marszu nie ma. Ojejku, nawet nie ma punktów ruchu. Zaraz, czekaj, zostań tutaj, tam. To tak, ty możesz uderzyć. Kurde, też nie ma punktów ruchu, a ty? Na dwa, ale to jak odsunę jakąś jednostkę, to będzie na raz. Zostań tutaj. To odsuńmy te obie. Tą. Zaraz. Bo ty z drogi będziesz korzystał, czy z czego? Czyli to muszę odsunąć. I teraz jest, dobra. No to walimy. Osaka zdobyta. Już widzę, bo ludek zniknął. Zobaczmy to miasto generalnie. Są dzieła, trzeba będzie przerzucić. Mamy Borobudur i Hagię Sofię. To dawało kultura. 3, wiara 3, okej. Dobrze, marionetkowe, no bo nic innego zrobić nie mogę. I tak. Dobra, te jednostki wykorzystajmy jako właśnie bufor bezpieczeństwa. Tym trzeba się ustawić, no już tak... Tylko, że to jest ranne, cholera, żeby mi to nie zginęło.
Na razie zostań tutaj. Ty sobie poradzisz? Kurde, nie wiem, czy sobie poradzi. Tu mam taką dobrą jednostkę. Która to była słaba? Ta była słaba. To tą zostawię tutaj w mieście. I będę strzelał do nich. Dobra, to te dwie sobie poradzą bankowo. A tym idziemy na front. Raz, dwa, trzy. Czyli tutaj mogę. Tu na drogę. Ty też na drogę, ale to tędy. Czyli ciebie ustawię, żeby tam nic nie było. Tym nie mogę w tym momencie podejść za blisko. Ale to mogę... A nie, nie mogę, bo to już u mnie przecież. Trzeba było wcześniej spalić, splądrować pola. To by sens miało. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz... Tu bym musiał się ustawić. A, to za momencik. To na razie zostań. Ty... To ty w takim razie tutaj. Będziemy cię leczyć. Tu nie ma drogi. Jakim cholera cudem? Aha, bo zabrałem tego ludzika, dobra. To takim cudem. Dobra, olejmy to. A przejdźmy na drugą stronę. Tylko gdzie? Bo tutaj wyrwę. Ale jakoś nie bardzo. Dobra, tak zróbmy. Ty tutaj oczywiście. Ja mam tutaj tego, bo ja go wysłałem wcześniej. No i zakręciłem się w tym momencie, tam szlak by to... A tym co ja mam robić? Tutaj nigdzie ropy nie ma, ale nawet jakbym widział, to przecież miasta nie założę, także... Tylko mógłbym się oblizać. Tu jest jeszcze ropa, czyli Tyr ma ropę. No to wiemy jakby coś i kogo trzeba inwestować. Te umowy naukowe zaraz ogarniemy. Trzeba by w to iść. Trzeba by w to iść. Ale wojna, umowy, ile tych rzeczy do ogarnięcia. Co ja potrzebuję nim robić? Tak na dobrą sprawę to nic nie potrzebuję, także tutaj go wyślę. Już na tą wojnę, powiedzmy taką przyszłą. Ja się szykuję. Mamy tą porcelanową wieżę, także mamy tej nauki, dostaliśmy naukowca, kultura plus 4, jest dobrze, ale to jeszcze daleko do tego, żeby było bardzo dobrze. Tutaj szybciutko szpital przed tą prorą. Szpital ważna rzecz. Jeszcze przecież są ci archeolodzy. No żeż mordę jeża, ale rzeczy, no nikt mnie nie lubi, Aleksander, no to z nim przecież umowy podpisywał nie będę, bo ja nie chcę, żeby on się wzmacniał. Na punkty tak podobnie idziemy. No za Tyllą najchętniej, no. Ale to... Czemu on nie przestał lubić debil? Głupi komputer, ale on nie ma złota. To nie damy rady. Deklarację przyjaźni wcześniej musimy oznajmić. To nie ma na to szans. Etiopczyk to jest daleko tyle. No coś tam bym z tego zarobił. Ty masz złoto? To w ogóle też nie ma złota, także gra nie warta świeczki. No jedynie ten Ramkam, ale... No najpierw się będę z nim bił. Muszę Lampang przejąć, bo to miasto jest mi potrzebne. No także nie ma z kim. Nie ma z kim umowy naukowej nawet zawrzeć. Masakra jakaś. Tutaj tego żarła jest 30 na turę. Czy ja tutaj mogę coś kupić w ogóle? Kiedy tych wielkich ludzi? 1100. To już bym mógł. Proroka? No kurde. Czy ja potrzebuję tych proroków? No tak na dobrą sprawę jednego mógłbym sobie, bym tym prorokiem te religie tutaj rozszerzył. No ale mogę trzymać też ewentualnie. Na kupca weneckiego, którym bym jakieś miasto przejął. Ale to najpierw tą wojnę chcę zakończyć. Trzeba by tu się zastanowić, jak to rozegrać. Ile ty masz żarła? 24. To nie będę kupował.
Szpitala tutaj. To bym mógł. Ile ten szpital w ogóle? I fabryka jeszcze też tutaj jest do kupna. 630. Aj, to miasto mnie tak jakoś szczególnie tutaj nie bawi. Mam 5 węgla teraz. A weźmy tą fabryczkę. A szpital niech sobie sam zbuduje. Chociaż nie kupię. Kupię ten szpital. I tutaj zakup. A szpital się zrobi sam. Tu muszą się skończyć te bunty, opory. Kurde, no zrobiło się z jednej strony fajnie i ciekawie, ale z drugiej, kurde, czarno to widzę. Jest niebezpiecznie i to nawet tak bardzo niebezpiecznie. To nawet tak bardzo niebezpiecznie. Za srebro. Tak zrobimy, bo... wojnę i tak mu za momencik będę wypowiadał, jak będę wracał tym wojskiem po prostu. Także niech ma na razie tam obojętne. Nieistotne, niech tam trochę postraszy, jak bardzo chce. Cyrk wyborczy w Panamie, patrzcie ile on ma szpiegów. Grek zapewne w tych miastach. Grek zapewne w tych miastach właśnie tak czaruje. A wszystkiemu winne jest złoto, którego komputer jest w stanie czasami generować ogromne ilości i to tak, kurde... z tyłka, jak ja to lubię mówić. Tak bez powodu, na dobrą sprawę. Ja tu muszę się starać, żeby 110 zrobić. Cudaków nabudowałem i takie tam rzeczy. On po prostu nagle tak ma, bo taki ma mnożnik wysoki, że z 10 na plus robi się 200. I to jest właśnie największym problemem tych bonusów. Bo pozostałe są ok, to złoto. Złoto jest właśnie źle zrobione. Ciekawe jak to będzie w CIF 6. To zostawiamy na razie. Okej. Tu awansik ta wyrwała. Niepotrzebnie ja tego bombardiera też tutaj z tego robię. Albo nie, gdzie ja tam będę płynął taki ranny. 15 tur, no właśnie. To trwa i trwa. Zabijmy to. Póki jest opór, to z miasta strzelać nie mogę. Także on tutaj sobie szaleje. Cwaniaczy. Tutaj spróbujmy... idźmy w ten marsz, chociaż to mi się nie przyda później. Ale teraz mi się przyda akurat, no. Jak tą jednostką mam tak się bronić tutaj, to mi się przyda. A skąd wy w ogóle... Aha, tędy macie połączenie. No dobra, to zrobię tą drogę tutaj, to i to połączę. Ale tutaj nie ma portu, jest port, widzę port. A tutaj nie ma portu, to był port. No jest przystań. Czemu tu ciągle nie ma tego połączenia, to ja już zgłupiałem. Ale czasem tak głupieje, bez kitu. Dobra, chcemy zabić. Podejdźmy tędy, strzelmy w to. Tym strzelmy oczywiście w to. Tym już nic nie zrobimy niestety. Tu możemy go wysłać, żeby osłaniał. Tam cholera wie. Artyleria, raz, dwa, trzy. Tu bym musiał ustawić tu i tu. To tutaj ustawmy już. I się rozstaw. Tym już bym mógł walić. I to jest ranny, cholera jasna. Tu jeszcze takie rzeczki w ogóle. O mamo, ciężko tam będzie podejść. Jakimś konikiem najchętniej bym tam podleciał, ale ledwo żyją. Zabrałem na tę wojnę mało jednostek do walki w zwarciu, stąd będę mógł. Ale nie widzę jeszcze
Nie, teraz miasto już widzę, czyli tym już będę walił. No to ładny ma zasięg ten konik, to on mnie tutaj uratował, to okej. Ojej, widzę, że tutaj wybiła nasza godzina. Tutaj mamy marsz, to możemy strzelać, rozstawiać się i strzelać już. Ty tu czego, chłopie? Ty tutaj. Naprawiaj te faremki. Tu drogi, nie? Momento. Pole mi pokaż. No nie ma tu drogi, ale numer. To by dużo wyjaśniało, dlaczego tutaj nie było, ale to ja i tak wcześniej mówiłem o porcie przecież. O przystani takie w zasadzie. Dobra, jednostka bez rozkazów, ale to... Dobra, weźmy to leczenie szybciutko. Robotnika kolejnego mamy. No to naprawiamy tutaj szybko. Naprawiamy. To zostawię tutaj na razie. Tak, niech się tutaj leczy. A tu mam jeszcze jednostkę i to taką potężną, ale raz, dwa, trzy, to już tutaj nie sięgnę. Mogę ją już do domu zabrać. Tak, zróbmy. Tu cię ustawię już. Bo i tak tutaj nie będę miał tyle miejsca, żeby się ustawić. Także tyle w tym odcineczku. Widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.